To kolejne spotkanie w ramach cyklu Jesienne podróże po literaturze. Ale, żebym był lepiej słyszalny, to zdejmę maseczkę, bo 1,5 metra odległości jest zachowana. Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu wszystkich pracowników biblioteki, punktu bibliotecznego 143 na ulicy Sterniczej. I jesień ma to do siebie, że pogoda w czasie tej pory roku jest bardzo różna, kwadratowa i podłużna, czyli raz słońce, raz deszcz. Teraz słońce pięknie świeci, ale wiatr bardzo silny, dlatego schowałem się przed nim. Już za chwilę z przyjemnością, mam nadzieję, posłuchacie kolejnych recenzji, kolejnych poleceń książek, które w te jesienne wieczory warto przeczytać. Przypomnę jednocześnie, że jeżeli są tacy w tym trudnym czasie, którym ciężko wyjść do placówek bibliotecznych na Bemowie, które póki co są otwarte dla Was, to zachęcam do tego, żeby korzystać z zasobów naszej biblioteki. E-booków, e-audiobooków i e-prasy. Jeżeli nie jesteście zapisani, macie też możliwość zapisu zdalnego, wideozapisu, który bardzo serdecznie polecamy. Polecamy też stronę online.bibliotekabemowo.pl, bo tam oprócz zasobów również fantastyczne filmy, które możecie zobaczyć. Filmy, które nagrywają nasi bibliotekarze. Polecamy bardzo serdecznie i zapraszamy na nasze strony i zapraszamy do bibliotek. A teraz już recenzje i polecenia jesienno-książkowe. Mała Anne-Marie, urodzona w 1761 roku, po 75 latach już jako Madame Tussaud, wraz z mężem otwiera w Londynie swoje słynne Muzeum Figur Woskowych. Żyła w ciekawych czasach, dla jednych były one przekleństwem, ale dla niej stały się przepustką do wielkiej kariery. Książka Edwarda Carreya w sposób uwodzicielski i wyjątkowy opowiada o życiu Madame. Myślę, że najlepszą rekomendacją książki będą słowa naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Cudownie napisana i zilustrowana opowieść o życiu Marie Tussaud, czyli o tym, jak z małego nasionka wyrasta wielkie drzewo. Ekscentryczna w nastroju, makabryczna w poczuciu humoru, przywraca nam taką rozkosz czytania, jaką mieliśmy w nastoletniej młodości. Książka, której nie można przeoczyć. Mam nadzieję, że również Państwu nie umknie ta wspaniała opowieść i nada jesiennej szarudze urzekający wymiar. Witajcie. Książka To, co zostawiła, opowiada historię dwóch kobiet. Pierwsza z nich to Izzy, dziewczyna, która mieszka w rodzinie zastępczej, odkąd jej matka zamordowała jej ojca. Druga historia rozgrywa się ponad 60 lat wcześniej i opowiada o Klarze, która po sprzeciwieniu się woli ojca zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Niby dwie zupełnie różne historie, które dzielą lata, a jednak okaże się, że los je połączy. To powieść pełna sekretów, wielkiej miłości, ale też ogromnych dramatów. Polecam. Poznajcie Ture Sventona, ekscentrycznego szwedzkiego detektywa, który rozwiązuje sprawy pozornie nierozwiązywalne. Działa nie tylko w swoim rodzinnym kraju, ale też międzynarodowo, na przykład w Paryżu i Londynie, gdzie jego charakter bardzo komicznie kontrastuje z charakterami tamtejszych mieszkańców. Pan Sventon wiecznie się spieszy i wydaje się bardzo roztrzepany. Mimo to zawsze bezbłędnie rozwiązuje zagadki i chwyta złoczyńców, z niewielką pomocą przyjaciół oczywiście. Mamy tu wydanie z serii Mistrzowie Światowej Ilustracji, ale urok tych książek leży przede wszystkim w tekście. Fabuła jest prosta, ale zajmująca, a humor niepowtarzalny. Czyta się szybko i bardzo przyjemnie, a bohaterów łatwo pokochać już od pierwszych stron.